Mamy Stumble Guys. Wy SpongeBoba, bo tutaj jest. Patrzcie, krabowe placki. Tutaj jest napisane, że to się tak nazywa. Ale tak naprawdę to są hamburgery. Tutaj patrzcie, takie itemy są. I patrzcie, spróbujemy to kupić. Bo niby ja to mogę kupić, ale nie. Co to jest? Co jest grane? Ja nie wiem właśnie. Dobra. Gramy super park wodny. To jest super mapa. I widzowie, mam takiego skina Smurfy Twitch. Był na aktualizacji ze Smurfami. I to jest bardzo fajny skin. Ja polecam. Dobra. I teraz będziemy lecieć zawsze środeczkiem, bo nie, przez lewo się nie przechodzi w ogóle. Ja zawsze środeczkiem idę. O, tutaj tak, luzik. Tricki będziemy robić. Siu. Dobra. Ajajaj, ja tak nie potrafię tam dojść w ten sposób. Ja potrafię w inny, ale... taki nie. Ale dobra. Lecimy. Skrócikiem. Tutaj jest ogromny skrót, widzowie, w ogóle. Ogromny jest. Tylko czekaj. O, barierą sobie przelecę. Aj. Prawie spadłem. Ej, dobra, tutaj jest taki bardzo fajny trik. O, patrzcie, taki trik. Właśnie wam zdradziłem trik, który pokazuje, że przejście przez pół mapy. No może nie pół, ale trochę mniej. Ale to też jest bardzo dużo, bo ta mapa jest w ogóle mega długa. Dłuższa niż Cannon Climb. Ale oczywiście nie Stumble Up, no bo to jest najtrudniejsza mapa i najdłuższa do tego. Bez checkpointów z najtrudniejszymi przeszkodami. Ej, w ogóle, to ja wam obiecałem, że na 3000 subskrypcji przejdę Stumble Up. Tą mapę, wiecie jaką. A już mam 3570, więc już w sumie powinniśmy ją przejść za kilka dni albo co. Bo to jest już czas. Dobiłem 3000 subskrypcji, to teraz jest czas na to, żeby przejść ją. Crab's Landing. Idealna na tą kolaborację, bo są krabowe placki. Ale w ogóle to nie jest krabowy placek, tylko hamburger. Dobra. Okej. Okay. Lecimy, lecimy, nie poddajemy się, bo nie ma co. Dobra. Stoję, stoję, stoję i nic nie robię. Uwu, boj, uwu. Ty, boj. Ej, czemu tu korony nie ma? Zauważyliście? Bo tu była. Pamiętacie, nie? Była korona. Teraz nie ma. Dziwne to jest. Ja jestem ciekawy, skąd oni mają te kroki jellyfish? Te takie, wiecie, meduzy. Z tych Ark Kiss też to bardzo lubię. To jest taki zmontowany bombardment. To jest najbardziej szalona mapa w grze. Tutaj najwięcej wybuchów jest. Dobra, a co się stanie, jeśli zrobi tak? Nie doleciało do nich, ale czasami dolatuje, widzicie? Ale ten Spatula Slap, on nie jest nawet taki mocny, on był mocniejszy. Spatula Slap to jest to, co ten gość mnie walnął. To jest Spatula Slap. To było takie mega mocne, że jakbym teraz gościa pacnął, to on by doleciał tam do nich. No, nie aż tak daleko, ale do tamtego szkieleta przed nami, co wybuchnął właśnie. To one tak by sięgały. A teraz sięgają jak piąska normalnie. Właśnie tak. Słabo trochę, nie? O, właśnie zapchnęliśmy gościa. Dobra.
Gduwa. Gduwa, gduwa. I musi tak, tak trzymać. No, Kościół, nie patrzaj mnie nawet. Nawet nie próbuj. Bo sam... I co, i co? Megalodon. Megalodon. Ty gościu, no. Ty gościu. Możesz mnie nie pacać? Bo mnie to już denerwuje. Serio. Po co on to robi? Jak patrzcie. Kurczę. I siup. Aj. Nie udało się. Próbuję go piłką, no, piłką zepchnąć, ale ja myślę, że to się nie uda. Ajajaj. Nie no, piłką nie ma co próbować, dobra. Piąchą wolę. No. Leć, leć. Ej, ale ja nie nacisnąłem piąchy. Ja to znaczy piłki. No co jest? Ej, ale ja nie nacisnąłem piąchy. Ej, to trochę słabo działa. Szczerze. Dobra, zrobiliśmy dwie misje i do tego nagrody musimy odebrać. Jest tu co odbierać. Dobra. Skoczyć tyle razy 5. No co to jest za misja w ogóle? Powiedzcie. Dobra, tutaj nie ma co. Dobra, a mogę otworzyć ten najtańszy? Jo. Otwieramy. Bogi. Znowu. On jest trochę słaby. Mi się nie podoba. Dobra, ja coś jeszcze? Nie. Shipwrecked zagramy. To jest bardzo fajna mapa. To jest bardzo fajna mapa. Ja ją uwielbiam, widzowie. Dobra, czekamy, czekamy. Sharkmuda Triangle. Dobra, ja idę tam do przodu, żeby one, żeby nie było, że oni chcą mnie zepchnąć. Okej. Okay. Ty co? Co się pasz? Co ty chcesz ode mnie? Ten chciał mnie patnąć. Już widziałem, że tam coś leciało. O, ale i tak przyspieszyłem, ale do końca nie doleciałem. Dobra, lecimy. Warto go patnąć. O, i ciup. I przeglał. Zaraz skaczę, ale już nie, bo nie ma czasu. Bo oni tak szybko giną. Widzowie. Oni są takimi słabikami. Przecież to nawet sekunda nie minęła. Dobra. Nie no, minęła sekunda w tamtej rundzie, ale bez przesady. Bo to też jest szybko. D3 Sonic. Jaki odważny ty jesteś, gościu. Niektórzy to są odważni, że nie boją. Ajajaj. Ale co to było? Nie zauważyłem, że ja latam, ale ja serio przez chwilę latałem. Bo to nie jest tak, że się wejdzie i to wszystko. Krabowy placek. Krabowy placek. O, 180 mam. Mogę to kupić. I to jest bardzo fajne. To polecam. A na które to się zmieniło? Na które? Chcę wiedzieć. O, idealnie to się zmieniło. Właśnie tam chciałam. Dobra. Lubi mi legendarnego blokdeszka. Juhu! Dobra. Lecimy. No teraz nie lecę, ale zaraz będę pewnie latał, bo czasami też tak jest. O! Prawie zepchnąłem gościa. Dobra, testujemy, widzowie. No kijacie, no czemu teraz? Dobra. Proszę.
Okej. Zobaczymy, jak to działa. Fajne. Fajne to jest. Dobra. Jacie, ale jak to możliwe? Jak to możliwe? Jakie ja tu Dobra. Ja się chyba nie popłaczę, no bo nie ma co. Bo ja znam kogoś takiego. Nie w klasie. I on się rozryczał, bo ja mu powiedziałem, że on ma słabe karty. Pokémon. I on się rozryczał. Zdziwia trochę, nie? To jest trudne się poryczeć w takiej chwili. To jest takie głupie w ogóle. Czasami można płakać, ale nie aż tyle. On codziennie ryczy. I to w szkole. No mnie to jest bez sensu. Dobra, jedziemy. O, widzieliście, jak poleciał? Prawie zginął. Okej. Okay. Spróbujemy ci zrobić super punch, gościu. Jakiemuś tam gościu spróbujemy. Ej, no co jest? A to strasznie zbagowane. Strasznie zbagowane to jest, widzowie. Bo jak ja klikam... piąstkę, to mi wyskakuje, że jestem piłką. Teraz się nacisnęło, ale zwykle się nie naciska. To jest zbugowane totalnie. Twórcy, naprawcie to. Co się stało? Przecież się za czepkę nacisnąłem. Tam wyskakuje, że ja nacisnąłem ręce. Dobra. Dobra, jest kogo tu punchować. Ja muszę patrzeć, co robię, bo ja czasami klacza robię i nie patrzę, jak ja go robię. Dobra, tutaj luzikiem. Raz przeszliśmy, bo się bardziej postaraliśmy. Widzowie, muszę się starać. Po co oni grają takimi słabymi skinami jak Mr. Tumble, jak jest tyle innych skinów? Oni takim czymś grają. Niech se grają, ale no dla mnie to jest bez sensu, że tyle rzeczy jest do zdobycia, a oni grają takim czymś. Ej, skoczyłem na tym. Nie wiedziałem, że nawet się da. A jednak się da. Okej. No i ten, co ciągle ryczy u mnie w klasie, to on w ogóle... Mówi, że umie save'a na labiryncie, a on nawet klacza nie umie. Mówi, że dla niego to jest łatwe, jak mówisz, że klacz jest trudniejszy. To nieprawda. On jest strasznym ściemniaczem. I on w ogóle się nazywa Jesienny Zuzel. Nie subskrybujcie go, on jest walnięty. Dobra. Boże. Co jest grane? Czemu to się tak robi? Skręcony świat skinów z Tambugais. Ej, no, co ty chcesz ode mnie? Czemu ja cię nie mogę patnąć? Geco. Dobra. Punchowanie nie jest takie ważne jak jej przechodzenie dalej. Okej. Okay. Co jest? Ale co jest? Jacie? To jest zbugowane. Co jest grane? Ej, to jest niemożliwe. Zwykle się tak nie dzieje, naprawdę. Widzowie, uwierzcie mi. To jest tak, że ja w piąstkę klikam, a mi wyskakuje, że jestem piłką. Znaczy, powiedzcie, że to nie jest dziwne. Strasznie dziwne to jest. Nie wierzę w ogóle w takie coś. Kto takie błędy robi?
Ej, ale ci ludzie, którzy stworzyli StumbleGuys, to oni są dziwni. Bo oni zostawiają błędy, których nie naprawiają. To jest bez sensu. Że kiedyś, że mam swoją... Tak nie jest, ale jakby tak było. Że ja mam swoją grę już 3 lata, ja kiedyś zrobiłem jakiś błąd i dalej go nie naprawiam. No weźcie, powiedzcie, to nie jest dziwne. I oni tak właśnie robią. Robią błędy, których nie naprawiają. Że na przykład bym przeniknął przez te palmy. To jest bez sensu. Przecież każdy by chciał tam sobie wejść, ale to nie można, bo oni oczywiście błąd zrobili, którego nie naprawili. Bez sensu. Boże, czemu w takim miejscu? Czemu w takim miejscu oni to stawiają? Ja cię kręcę, no. Dobra, jedziemy. Dobra. Siup. I siup. Oczywiście skrócikiem. Dobra, i teraz siup. I teraz siup. Aj. Ej, widzowie, ale to nie jest tak, że się kliknie piąstkę i się ma. To jest tak, że klikniesz na przykład zaczepkę i wyskakujesz, masz ręce elektryczne. Tak jest. A teraz akurat dobrze było. Ej, ale powiedzcie, czy ta aktualizacja nie jest fajna? Super jest. A teraz to ja akurat nacisnąłem zaczepkę, więc to nie ma co się cieszyć. Z tego, że klikasz piąstkę, a ci wyskakuje, że piłką jesteś. Dobra. Kościół, kibicujemy ci. Tobie nie, no bo ty nawet się nie ruszyłeś. Ale tobie tak. Przejdziesz. Kościół przeszedł. Czemu on tylko stoi? Stoi i nic nie robi. Po co? Dobra. Kwalifikujemy się do półfinału, w którym będzie mapa Crabs Landing. Szkoda, że nie Sharkmooda Triangle. Dobra, nie robię takich trików, bo potem zginę. A teraz to akurat piłkę nacisnę, więc to się liczyło. Dobra. Aj. Dobra, najlepiej tu. Bokiem, to znaczy środkiem, bo wtedy jest szybciej, ale bokiem jest łatwiej, ale środkiem jest szybciej. Zjadę środkiem. Co, że jest trudniej? Ale szybciej, to jest najważniejsze. Bo my umiemy przejść takie przeszkody, jak na przykład, patrzcie, to, ten krab. Oni nie umieją. No ale każdy ma to tylko prawo. Nie muszą tego przechodzić. To, że ja kiedyś nie umiałem przejść bot basza, to ja wchodziłem w Biedronki, to nie jest ten najgorszy, bo oni też robią takie błędy. Ale każdy ma prawo. Mogą sobie robić to, co chcą. Mogą nawet na ten statek spróbować skoczyć, ale na pewno się nie uda, bo ja próbowałem i mi się nie udało. Nie ma co próbować takich rzeczy. Ale takich jak na przykład się wybić o coś, to tak. I dobra. Dobra, siup. Spróbuję na... Aj. O, wyszło. Nacisnąłem piąstkę właśnie. Dobra. No wejdź tam sobie do końca. Zobaczysz, co się stanie. To trzeba patrzeć, co się robi w ogóle. Bo czasami ja sobie idę prosto i mnie wybija. O, tak jak jego właśnie. A to nie jest, że ja cały czas ginę, no bo ja mam w końcu 900 koron. Więc ja nie jestem taki słaby. Mugła Gold. Ja się zastanawiam, kto to jest. Bo ja nigdy nie miałem kogoś takiego. Jak Mugła Gold.
Mukła Gold. Ej, prawie go trafiłem. Megalodon. Ej, idę mu się przyjrzeć. Patrzcie, jaki ogromny. Jakie szczęście! Widzieliście, co się stało? I to było mega. To było mega. Dobra. Jaram się. Dobra, odbieram nagrodę. No bo jest nagroda przecież, więc odbieram. O, potem będzie pudło z nagrodami. Dobra. Widzowie, żegnamy się. Widzimy się w następnym filmie.